Książkę, którą przygotowałem, ta książka przedstawia zasadniczo zróżnicowania społeczno-przestrzenne, które występują w przestrzeni naszego kraju. Badania na temat zróżnicowań społeczno-przestrzennych są prowadzone przez wielu przedstawicieli różnych nauk. Robią to geografowie, robią to planiści przestrzenni, robią to ekonomiści, badacze miast, historycy i wielu, wielu innych. Oczywiście każda nauka, przedstawiciel każdej nauki zwraca uwagę na inne trochę aspekty tych zróżnicowań. Dla mnie jako geografa, dla geografów generalnie, czy ludzi zajmujących się przestrzenią, podstawowe znaczenie ma odpowiedź na pytanie, gdzie w przestrzeni występują poszczególne zjawiska przyrodnicze, społeczne, gospodarcze. Istotnym elementem, który pozwala nam rozwinąć dalsze badania, jest odpowiedź na pytanie, dlaczego w danym miejscu przestrzeni. Prawda? Jeżeli wiemy, gdzie w przestrzeni występują zróżnicowania społeczno-przestrzenne, kolejnym etapem jest znalezienie, czy próba znalezienia odpowiedzi, dlaczego te zróżnicowania występują w tym miejscu, a nie w innym. Książkę tę przygotowałem zasadniczo dla swoich studentów, i przyjaciół, przede wszystkim, ale również w dużym stopniu dla siebie, żeby zrozumieć te podstawowe pytania. Podstawowe pytanie, jakie jest zróżnicowanie społeczno-przestrzenne naszego kraju i dlaczego w poszczególnych częściach kraju, regionach żyje się ludziom lepiej, a w innych gorzej. Dlaczego miasta są tak zbudowane, a nie inaczej. Oczywiście badania zróżnicowań przestrzennych nie są w stanie odpowiedzieć nigdy na te pytanie, dlaczego. Niemniej mogą stanowić pewną hipotezę czy punkt wyjścia do prowadzenia bardziej szerokich pytań. Analizując rozmieszczenie przestrzenne wielu zjawisk, okazuje się, że niektóre współczesne procesy, tak zwane nowe zjawiska gospodarcze, one były już zapisane o wiele dawniej w strukturach przestrzennych naszego kraju. Na przykład takim typowym przykładem są zróżnicowania związane z zachowaniami wyborczymi. W książce tej przedstawiam tak zwane nowe wymiary zróżnicowań społeczno-przestrzennych i do podstawowych takich oczywiście należą zróżnicowania związane z poziomem rozwoju gospodarczego. Poziom rozwoju gospodarczego jest mierzony oczywiście poziomem dochodu narodowego. Dochód narodowy może być przedstawiony w układzie przestrzennym teraz współczesnych województw, starych województw czy innych jednostek przestrzennych. Zróżnicowania przestrzenne takiego zjawiska powodują, że są one, że struktura ich jest ukrywana często. Zbyt duża skala przestrzenna, to znaczy zbyt wielkie jednostki przestrzenne, nie pokazują rzeczywistych zróżnicowań. Na przykład w skali współczesnych województw te zróżnicowania są jak 1 do 2, 1 do 3 w skali. Natomiast tak zwanych NUTS-ów, tego podziału regionalnego wprowadzonego przy pomocy Unii Europejskiej, tych jednostek jest 44. W Polsce te zróżnicowania są o wiele wyższe. Mówiąc o zróżnicowaniach społeczno-przestrzennych, w swojej książce piszę o tak zwanych nowych wymiarach. Oczywiście pojęcie nowy wymiar zróżnicowań społeczno-przestrzennych jest tutaj pojęciem bardzo umownym. Twierdzę i wykazuję, że te tak zwane nowe zróżnicowania społeczno-przestrzenne, jak bezrobocie, jak zachowania wyborcze, jak zróżnicowania dochodów ludności, w sumie one istniały już kiedyś zapisane w strukturze przestrzennej naszego kraju. Tylko wtedy po prostu na to nie zwracało się takiej uwagi, czy nie były one opisywane, nie były w ten sposób interpretowane. W związku z tym często te nowe zjawiska, które nazywamy nowe, to praktycznie tak w rzeczywistości nie są nowe. One były zapisane w przestrzeni. Podobnie istotnym elementem
analiz przestrzennych, oczywiście odpowiadamy na pytanie, gdzie w przestrzeni, następnie mówimy, odpowiadamy na pytanie dlaczego. Kolejnym elementem jest próba przewidywania, co będzie dalej. Możemy to robić na zasadzie wiedzy, jak było kiedyś, jakie struktury przestrzenne w przeszłości kształtowały naszą współczesność. Tak samo analizując współczesne zróżnicowania przestrzenne, możemy w dużym stopniu powiedzieć, jak w przyszłości te zróżnicowania przestrzenne będą wyglądały. Oczywiście w każdej badacze przestrzenni uwielbiają przedstawienie takich schematycznych rysunków pokazujących, jak ta przestrzeń naszego kraju wygląda, czy jak będzie wyglądała. No i na przykład według mnie ta przestrzeń będzie miała prawdopodobnie w przyszłości, struktura przestrzenna naszego kraju ukształtuje się w postaci takiego trójkąta opartego o granicę zachodnią, że tutaj będzie ta najlepiej rozwinięte obszary i niestety będą się te obszary najlepiej rozwinięte będą kończyły się na Warszawie, aglomeracji warszawskiej. Co można zrobić, żeby zmienić tę sytuację? Jeden z ostatnich rozdziałów tej książki poświęciłem, w związku z tym przedstawiłem pewną propozycję, co można by zrobić, aby te zróżnicowania społeczno-przestrzenne w naszym kraju zmniejszyć, zwłaszcza odnośnie aglomeracji warszawskiej, całej Polski Wschodniej. Znane jest wśród badaczy przestrzennych tak zwane pojęcie ściany wschodniej, prawda, czyli tego obszaru, który jest najsłabiej rozwinięty. W związku z tym no, tutaj potrzebna jest pewna interwencja rządu, interwencja władz, aby próbować zniwelować te zróżnicowania społeczno-przestrzenne istniejące, czy dzielące prawie Polskę na wschodnią i zachodnią. Książka, której jestem autorem, zatytułowana Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, dotyczy aktualnych, mam nadzieję, problemów związanych ze sprawozdawczością finansową spółek giełdowych, ujawnianiem informacji przez te spółki. I w książce chciałem podkreślić rolę i znaczenie rachunkowości, jakie odgrywa w rozwiązywaniu tychże problemów. W pierwszym rozdziale zwróciłem uwagę na ryzyko, jakie wiąże się z transakcjami zakupu, sprzedaży akcji na giełdzie, a skalę tego ryzyka mogliśmy ostatnio zauważyć, śledząc wydarzenia na amerykańskim rynku kapitałowym. Mam tu na myśli słynne bankructwa takich firm jak Enron czy WorldCom. Książka, myślę, że w sposób przynajmniej pośredni, dotyczy między innymi tych zagadnień. W rozdziale pierwszym dokonałem podziału źródeł informacji ujawnianych przez spółki giełdowe na te pochodzące z rachunkowości, systemu rachunkowości oraz pozostałe. Taki podział miał duże znaczenie na dalszą treść książki i jej układ. Ponadto w książce w pierwszym rozdziale zwróciłem uwagę na to, że informacje ujawniane przez spółki giełdowe mogą być ujawniane w sposób dobrowolny lub obowiązkowy. Ale już w drugim rozdziale przeszedłem do nakreślenia sytuacji w ujęciu międzynarodowym i przedstawiłem zasadnicze różnice i podobieństwa pomiędzy dwoma głównymi modelami rachunkowości, o jakich się mówi w tej chwili na świecie, mianowicie o modelu anglosaskim i kontynentalnym. Różnice pomiędzy tymi modelami wynikają między innymi z różnych sposobów stanowienia prawa, z różnic kulturowych, z czasami sytuacji politycznej, jak również z różnego poziomu rozwoju gospodarczego w tychże krajach. Za reprezentantów krajów modelu anglosaskiego wybrałem właśnie Stany Zjednoczone oraz Wielką Brytanię, a reprezentantami modelu anglosaskiego są u mnie Francja i Niemcy. W każdym z tych krajów pokazałem, w jaki sposób są stanowione zasady rachunkowości, gdyż to ma znakomite znaczenie na proces ujawniania informacji przez spółki giełdowe. Ponadto przedstawiłem w każdym z podrozdziałów przykładowe raporty roczne spółek giełdowych i tu wybrałem sobie kolejno spółki Daimler Benz z giełdy nowojorskiej, spółkę J.D. Wetherspoon z giełdy londyńskiej, spółkę Renault z giełdy w paryskiej, obecnie to już jest połączona giełda Euronext, oraz spółkę Volkswagen z giełdy frankfurskiej, czyli z giełdy niemieckiej. Raporty tych spółek, ich analiza, którą zamieszczona jest w rozdziale drugim tego
tego opracowania wskazują, że istnieje dużo podobieństw pomiędzy samymi strukturami raportów rocznych. Jednakże dokładna analiza podstawowych zasad i technik rachunkowości prowadzą do wniosku, że jednak treść merytoryczna tychże raportów nie jest porównywalna. I w dobie globalizacji gospodarki światowej jednym z wyzwań jest doprowadzenie do jednolitości tychże zasad i technik rachunkowości. Nie jest to jednak zadanie łatwe i w nurt tychże procesów włączyły się również instytucje i organizacje zajmujące się rachunkowością w Polsce, co ma duży wpływ na zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe na naszej giełdzie, na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Dowodem tego jest chociażby ostatnia nowelizacja ustawy o rachunkowości. Dlatego w trzecim rozdziale krótko scharakteryzowałem polski rynek kapitałowy. Przedstawiłem takie informacje jak kapitalizacja giełdy, jak ilość spółek notowanych na tej giełdzie, co mniej więcej pozwala nam określić miejsce i znaczenie naszego rynku kapitałowego w Europie i w świecie. Następnie również w trzecim rozdziale dokonałem właśnie analizy prawnej podstawowych aktów prawnych regulujących zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce. I tutaj wybrałem kodeks spółek handlowych, znowelizowaną ustawę o rachunkowości oraz ustawę prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi jako te najważniejsze, mające największy wpływ na tematykę i zagadnienia, o których piszę. Następnie myślę, że najciekawszym fragmentem książki jest rozdział czwarty, w którym przedstawiam strukturę raportu rocznego przykładowej polskiej spółki giełdowej, ale to nie jest jeszcze najciekawsza część tej książki. Mam nadzieję, że najciekawszą częścią książki są wybrane przypadki zebrane w formie nieprawidłowości i problemów, z jakimi spotykamy się w ostatnim czasie na polskim rynku kapitałowym, które usystematyzowałem w postaci opisanych przypadków kończących się wnioskami za każdym razem, a te przypadki dotyczą między innymi takich procederów, jakie mają miejsce na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, jak parkowanie akcji, a zatem przypomnę tutaj słynną próbę przejęcia Banku Gdańskiego przez Deutsche Bank, czy też próbę przejęcia, a właściwie już przejęcie spółki Agros przez Pernod Ricard, francuskiego akcjonariusza, gdzie koncerny zagraniczne przede wszystkim dopuszczają się dużych nieprawidłowości i nieprzestrzegania polskiego prawa. Te przypadki, opisywane również w prasie, znalazły się w treści tego rozdziału. Ponadto zwracam uwagę na nieprawidłowości związane stricte z rachunkowością, a zatem mówi się o porządkowaniu bilansów po wejściu do inwestora strategicznego do danej spółki. Dlaczego akurat po wejściu inwestora strategicznego w spółce tworzy się nadmiernie, w sposób dużo większej skali, aniżeli poprzednio, rezerwy, które obniżają wynik finansowy? Odpowiedzi na te pytania są w tej książce.